Cześć, tu Zratul z tej strony. Zapraszam do kolejnego programu PS3 Side TV. W dzisiejszym programie Mafia 2. Mafia 2 ukazała się w końcu po paru latach. Sequel do jedynki. Tym razem przenosimy się w lata od zakończenia praktycznie II wojny światowej. Znaczy jeszcze w trakcie trwania praktycznie II wojny światowej do lat 50. Ja wam pokażę jedną bardzo sympatyczną misję. Właśnie podjechałem sobie starą bryczką i będziemy włamywać się do sklepu jubilerskiego. Żeby nic nie spoilerować, to taki drobny spoiler, ta misja jest ogólnie, ale ogólnie nie powinniście za dużo mieć zdradzone fabularnie. To też jest tak naprawdę w miarę początek gry, może trzecia godzina, więc za daleko nie wchodzimy, nie zagłębiamy się. Tutaj bardzo sympatyczny filmiki stoją naprawdę na fajnym poziomie. Bardzo łatwo się można wczuć w ten gangsterski klimat Ameryki. Musi się to podobać, to właśnie był główny powód, dlaczego Mafia 1 była taka fajna i taka klimatyczna. Moim zdaniem niestety dwójeczka troszeczkę odstaje od jedynki i nie to dościga geniuszem tej pierwszej części, ale i tak jest naprawdę kozacko i fajnie się bawię. Na szczęście w moim przypadku nie jest to kopia GTA 4, gdzie mamy otwarte miasto i niby dużo misji do roboty i jeżdżenie od jednego kolesia do drugiego, a w praktyce nudzimy się. Tu w Mafii jest inaczej. W Mafii mamy po prostu otwarty świat, tak jak było w jedynce, i ciągniemy misję fabularnie. Czyli mamy praktycznie przejechać z punktu A do punktu B i mamy jedną misję, która ciągnie liniową fabułę. Bardzo mi się takie właśnie coś podoba, jeżeli gra ma przez to być sandboxem, to ok. Możemy oczywiście kraść fury, możemy reperować fury, możemy je przemalować, możemy zrobić jakiś tam lekki tuning. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy oczywiście wykonać misje i te misje są bardzo zróżnicowane. Trzeba przyznać, że Czesi podeszli profesjonalnie do zadania i co chwilę dostarczają nam jakieś nowe atrakcje. Tu musimy się zakraść po cichu do biura, żeby ukraść pewne dokumenty. Potem te dokumenty okazują się być kartkami na paliwo i musimy je sprzedać. Teraz włamujemy się właśnie do sklepu jubilerskiego. Doszło do nieprzyjemnej sytuacji, tak więc musimy uciekać. Teraz zacznie się jakaś strzelanina. Strzelamy za pomocą R2, a celujemy za pomocą L2. Nie jest to najlepsze ustawienie, ale co tu? Nawet nie sprawdzałem w sumie, czy można je zmienić, ale nie jestem wielkim fanem strzelania za pomocą wypukłego spustu. Zazwyczaj wolę mieć to na R1 ustawione, no ale niestety tutaj standardowe ustawienie jest na R2. A graficznie jest ok, na pewno nie powala, mamy jakieś dorysowujące się w tle budynki, wersja na PS3, z tego co słyszałem czy widziałem jakieś porównanie, to wypada najbrzydziej, ale mimo tego i tak o tym się zapomina, bo to jednak jest sandbox, to raz, a dwa gameplay jest na tyle ciekawy i ogólnie historia opowiadana, że jest na tyle fajna, że jakieś tam niedociągnięcia graficznych się od razu zapomina. Może, nie wiem, można było zrobić tą grę ładniej, ale i tak moim zdaniem jest, trzyma poziom. Trochę animacja moim zdaniem kuleje, jeżeli porówna się do takiego czegoś, co widzieliśmy w Red Dead Redemption. Ale ogólnie jest ok, jest pozytywnie. Mamy zróżnicowane miejscówki, miasto, czyli Nowy Jork, tak w latach 50. czy w połowie 40. prezentuje się naprawdę kapitalnie. Jeżeli ktoś z was miał okazję kiedyś być, to na przykład widok na most brukliński, to odniesienie 1:1. Kapitalnie się to fajnie te części przenieśli. Czy samo Empire Bay, gdzie jest Empire State Building, też kapitalnie się prezentuje. Można się właśnie furą pobujać, jakichś wielkich prędkości nie rozwijamy. Taka drobna zmiana względem jedynki. Ja w jedynce pamiętam, że bardzo dużo razy policja mnie zatrzymywała, czy wlepiała mi mandat przez to, że przejechałem na czerwonym świetle. Tutaj tak się nie dzieje, najwyżej zaczynają nas ścigać, jeżeli jedziemy zbyt dużą prędkością po mieście. Jakoś w jedynce chyba byłem częściej goniony przez policję, tak mi się zawsze wydawało. Może się mylę. Ale tutaj, to akurat jest chyba też zmiana na lepsze. Mamy też, nie pamiętam czy to w ogóle było w jedynce, ale tu mamy, chyba było ogólnie, ale nie pamiętam, możliwość włączenia takiej bezpiecznej jazdy, czyli nie rozwijamy jakichś kosmicznych prędkości, tylko jeździmy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Teraz pojawił mi się napis, że jestem wanted, czyli muszę go generalnie zgubić, zmieniając ubranie. Jeżeli jadę furą, to najlepiej zmienić rejestrację. Pełno jest plakatów propagandowych. W ogóle w pierwsze pół godziny gry mamy fajne akcenty i odniesienia do Polski. Na przykład jest sytuacja, że kradniemy furę dla jakiegoś Polaka, który jest imigranta z Polski,
I tutaj nasi Włosi, bo głównie gramy Włochami, mówią, że znają jakieś tam Polak jokes, czyli ten dowcip o Polakach w Stanach popularne, ale nie opowiadają go, tak więc nie wiemy, z czego by mieli się pośmiać. A później w radiu na przykład możemy usłyszeć o tym, że Rosjanie dotarli do obozu koncentracyjnego w Auschwitz w Polsce i tam zbierają dowody na zbrodnie popełnione przez nazistów i masowe morderstwa. Tak więc jest parę takich fajnych motywów. Nie wiem, czy to przez to, że mafia była też tak popularna w Polsce, tak często ściąga nas torentów, czy Czesi po prostu tak po sąsiedzku chcieli jakieś tam zrobić małe odniesienie do Polski. Na pewno wypada to naprawdę. Mnie się po prostu takie, że takie smaczki podobają, to można wychwycić. Później też w radiu lecą inne informacje, jak na przykład toczą się losy wojny na froncie wschodnim, czyli tam Stany walczące z Japonią. Jeżeli coś takiego możecie wyłapać, ogólnie to ja gram po angielsku, chyba na PS3 jest tylko po angielsku, ile się nie mylę, to musicie znać język. Jeżeli potraficie to wyłapać, to prezentuje się to kapitalnie i podnosi walory gry. Dubbing, czyli w ogólnie voice acting, wypada jak najbardziej poprawnie. Ja widziałem jakieś śmieszne tłumaczenie scenegi Zamknij paszczę, bo ci naszczę, jakiś screen był. Tutaj to nie jest tłumaczenie 1:1 i akurat te właśnie dialogi między tymi Włochami wypadają na pewno jak najbardziej naturalnie i też jest dużo faków, ale właśnie takie gangsterskie klimaty, ale nie takie obecne z get murzyńskich, tylko właśnie takie włoskie. I ci ogólnie aktorzy, znaczy główni bohaterowie w grze też naprawdę naturalnie prezentują się i mają tą żelatynę we włosach, tak więc to takie typowo też włoskie. I to się naprawdę podoba, przywiązanie do detali jest naprawdę kosmiczne, jeżeli o to chodzi. Ja się teraz zgubiłem i coś kombinuję, ale zaraz będę podchodził po prostu pod furę i spróbuję ją ukraść, tak więc będziecie mieć małą okazję zobaczenia moich umiejętności w przejmowaniu zamków. Ja dalej mam ten wanted status, tak więc po prostu muszę dojechać do kryjówki, żeby się przebrać w moją włoską skórzaną kurtkę. Tutaj szybki rzut okiem na mapę. To miasto nie jest jakieś kosmiczne, duże, ale przejechanie z jednego końca na drugi troszeczkę zajmuje. Jest w miarę czytelna ta mapa, tak więc wiemy, gdzie możemy pojechać naprawić autko, czy ogólnie powiem wam, że chyba się nie opłaca naprawiać aut i lepiej po prostu podprowadzić jakieś nowe. Teraz jakoś nieumiejętnie się włamuje. Musimy po prostu to ustawić na zielono i no już odjeżdżam, tak więc zapraszam do komentowania. Mafia 2 jak najbardziej polecam, nie jest to na pewno gra roku, ale kupa przyjemnej gry, myślę, że spokojnie na ósemeczkę zasługuje. Zapraszam do komentowania, dzięki i zapraszam do kolejnych filmików. To było na tyle, cześć.